Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. Zanim otworzę paczkę z najnowszymi magazynami LEGO Ninjago, to tutaj takie muszę wtrącić pozdrowienia, bo obiecałem kilku użytkownikom, więc pozdrawiam po pierwsze Szmyrka Marmura, jeśli nic nie przejęzyczyłem. Pozdrawiam również Lloyda Garmadona i pozdrawiam też Igora Karapudę, więc chłopaki, serdeczne pozdrowienia dla Was. Już właśnie mogliście zobaczyć, co w kolejnym numerze. Trochę mi się to zaparowało, bo miałem w samochodzie i niedawno przyniosłem paczkę z dworu. Oczywiście jeden egzemplarz wędruje na potrzeby konkursowe i przystępuje do otwarcia najnowszego numeru magazynu LEGO Ninjago. Pomogę sobie nożyczkami, żeby się tutaj nie mocować z tą folią. Widzę, że już jest dodatek w postaci chyba jakiejś bonusowej karty Nexonites. Więc od razu ją sobie zobaczmy. Potężny lens to jest karta limitowana, czyli coś na wzór tych kart z piłkarzami, które na przykład można trafić, no wiecie, z tych kart kolekcjonerskich, na przykład FIFA 365. Tutaj coś takiego, fajna sprawa. Nie wiem, czy są różne, ale widziałem, że w drugiej gazetce też ta karta jest włożona drugą stroną. Być może jest tak zawsze, nie mam pojęcia. W tym numerze dostajemy Zayna z mieczem i mocami żywiołu. Numer ten kosztuje 11,99 i kolejny raz spełnię prośbę Legozaura. W kolejnym numerze Mistrz Chen z pazurami i dwoma wężami. Bardzo ładna figurka, świetne nakrycie głowy, dodatkowo pazury znane choćby z figurek Wolverina czy Wilkołaka z Monster Fighters. Dwa różnokolorowe węże i ten numer zadebiutuje 29 grudnia. Zaglądamy do wnętrza magazynu, zobaczmy, co w środku. Duża reklama Nexonites, tutaj oczywiście spis treści jak co miesiąc. Informacja o figurce dołączonej do tego numeru. Mamy oczywiście komiks z naszymi ninja. Tutaj pierwsze łamigłówki i kolorowanka. Kontynuacja komiksu. Standardowo reklama tego, co można zobaczyć aktualnie na kanale Cartoon Network. Kolejne łamigłówki. Widzę, że już tutaj mamy fajny taki plakat zbiorczy z postaciami z Ninjago. Władcy czasu dobrzy i źli i można sobie odznaczać, które figurki posiadacie w swojej kolekcji. Tutaj taka zajawka dotycząca gry karcianej Nexonites, bo oczywiście druga edycja już jest dostępna. Część druga komiksu. Delikatnie idąc dalej mamy tutaj grę planszową, jeśli dobrze patrzę. Prace czytelników, informacje o kolejnym konkursie, rozwiązania zagadek. Tutaj oczywiście nagrody, które będą do zgarnięcia z tego numeru. Nowy serial LEGO Star Wars Przygody Freemakerów. Informacja o 13 odcinkach dostępnych na DVD. I to, co mogliście zobaczyć na samym początku, czyli oczywiście zapowiedź kolejnego numeru. A ja nie próżnuję i przystępuję do zmontowania figurki dołączonej do tego numeru. Jest to wspomniany wcześniej Zayn z mieczem i mocami żywiołu. Otwieram saszetkę, wysypuję zawartość. Czy wszystko wypadło? Oczywiście coś się musiało przykleić, jak zwykle. Organoleptycznie sprawdzam, czy już nic więcej w saszetce nie pozostało. Jest pusta, więc mogę złożyć Zayna. Dobra, na początek pokażę Wam, jak wygląda oczywiście torsik. Bardzo ładnie, gęsto zadrukowany tors postaci w takim dominującym kolorze srebrnym z białymi akcentami, rączki czarne. Z tyłu prezentuje się dość podobnie. Oczywiście ma tutaj taki element na ramiennika z uchwytem na katanę. Tak prezentuje się jego buźka. Tak nadruk na głowie wygląda z tyłu. Zaraz założę mu katanę i będzie już kompletny. Tutaj oczywiście są bardzo fajnym elementem te dwa niebieskie kryształy, które są do tego mini polibaga dołączone. Kryształy montujemy na rączkach naszego droidowego ninja i cała figurka prezentuje się w ten sposób. Szczerze mówiąc, bardzo ładne kryształy. Całkiem przyzwoicie wyglądająca figurka, mnie się podoba. Okej, może jest to rzeczywiście zalew tych wojowników ninja, którzy są do gazetki dokładani, ale choćby dla samych kryształów w takim transparentnym niebieskim kolorze warto sięgnąć po ten numer. No i dodatkowo Wasza kolekcja kart może wzbogacić się o taką limitkę. Ja akurat trafiłem na potężnego lensa. Nie wiem, czy są jakieś inne do trafienia, czy nie. Dawajcie też znać w komentarzach, czy Wam trafiły się inne karty, a jeśli tak, to jakie. A na dzisiaj to tyle.
Dzięki, cześć.